Peggy 18. Przyjemna jest kółka. Udało się tak, żeby nas nie zatruł. Bardzo dobrze. Teraz szczątki. Sposób na walkę z tymi narzędziami to jest taki, żeby zjechać mi granicę, a później, jak już mają końcówkę, to najlepiej odskakiwać od nich, żeby przypadkiem nas nie zatruli. Ojej. No i coś czułem na co. Kokasyndium. To jest coś naprawdę wkurzającego. Ta trucizna się od nich bierze gdzieś 1/3 naszego życia, więc z nimi ostrożnie. Trzeba walczyć. No, co mnie pokusza wiedźminie, to to, że ciężko jest nacelować w te potwory, żeby je ograbić. No i dobra, póki co tutaj żeśmy zakończyli walkę. Przejdziemy tutaj przez tę część czasowiska. Trochę drogi pominąłem, szczerze mówiąc. Pokonam jeszcze tutaj z Jarem Boltem. Można odnam jakieś zlecenie. Ktoś ty? Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Nienka. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją opchnąć. Jedynka. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach.
Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Dobra, no zadanie mamy. Mamy dalej, udajemy się do... Dobra. Do druidu. Skoro Beskar ich podejrzewa. Chociaż nie sądzę, żeby druidzi porwali malca. Bo druidzi przeważnie są starcy. Ale cóż, może się mylę. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet driada. Słucham cię, wędrowcze. Czy to nie wiwerny? Czy to nie wiwerny? Wiwerny w rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujarzmić? Oswoić, wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł. Zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Bywaj. Bywaj. Nie pogadam tutaj z drugim drugim, to jeszcze chwilę zadowolę swoje nowinki, które są mi woda. Z tego powodu, że mieliśmy wcześniej na nie zlecenie. No, a że mieliśmy zlecenie, to on trzeba by było zrobić, nie? Jak tam tutaj są też wyniki, to teraz też nie na nie będzie. Jakby się tak statką i stroną grupową. Sprawnie. Właśnie w ten sposób. No i pozbierajmy szczątki. Dobra, wróćmy teraz do druidów. Jeszcze przy okazji... Niechcianej mocy. Skorzystajmy z niego. I dostaliśmy na umiejętność. Jeszcze z tym elfem sobie pokazam. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi... Upodobniłeś się do nich bardziej, niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jejwin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Tylko? Opowiedz mi o elfach. Módlmy się wśród drzew. Za zdeptany wrzos.
za przelaną krew, za zburzony los. Jedynka. Nie rozumiem. I za śmierć od miecza, i od byle rdzy, i za cudzy ból, i za własne łzy. Jedynka. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. Jeden. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Teraz zwykły grunt. Jest. Słucham. Trójka. Zbieram informacje o wieży maga. To miejsce jest stare i zapomniane. Jest w nim moc, ale nie sposób dostać się do środka. Ktoś próbował? Owszem, próbowali. Jednak pospolici złodzieje i spragnieni wiedzy magicy nie wiedzą, jak otworzyć drzwi do wieży. A ty wiesz? Wędrując przez moczary, na pewno zauważyłeś stare głazy z dziwnymi symbolami. To skupiska niezwykle silnej energii. Już dawno odkryliśmy, że linie energii krzyżują się w dość szczególnym miejscu. Tam, gdzie stoi wieża? Jeśli jesteś ciekawy, sprawdź sam. Dziękuję za bezcenne informacje. Lepiej nie tykać starych tajemnic. Ta wieża jest przeklęta. Wiesz może, gdzie mogę znaleźć stary traktat alchemiczny Ein Sofaur? Tu na bagnach niełatwo cokolwiek znaleźć. Ale zapytaj dziadka. Ten obłąkany człowiek zbiera wszystkie śmieci, które wpadną mu w ręce. Może ma również księgę w swojej rupieciarni. Sprawdzę to. Jeszcze raz nie pogadajmy. Słucham. Tylko. Szukam kwiatów dwugrotu. Przyroda obdarza nas hojnie. Możemy cię zaopatrzyć w to ziele za umiarkowaną opłatą. Porozmawiaj z człowiekiem, który dogląda świętego dębu. Jedyneczka. Mam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Jedynka. Bywaj. No to idziemy porozmawiać jeszcze z Gwynbladem. Słucham cię, biały wilku. Gwynblade. Która będzie oczywiście odcenzurowana. Tylko. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Jedynka. Szukam chłopca z wioski cyglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo.
Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Skórę wilka? Wcześniej zadaliśmy, no to możemy nie dać jedną. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham. Wiedźmini są bezpłodni, a my, driady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Jedynka. Naigrywałaś się ze mnie? Nie unoś się, wiedźminie. Rytuał godowy trwa. Straciłeś cierpliwość? Nie spróbujesz mnie zachęcić do siebie? Jedynka. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Jedynka. Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić Brokilonu, naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak, zostań na ten dzień moim mężczyzną. Jeszcze nawet myślałem na silnych rzeczy. Wiesz już, skąd się biorą małe driady? Piękny dzień. Tymczasem mam do skończenia zadania od drugi. Poszukiwanie, nawet wezmę to tak później. Zbywam i musiał troszkę dodać jeszcze. Chociaż nie. Starym drugim sprzedajesz tej książki. Słucham cię, wędrowcze. No. Przeczytajmy sobie wszystkie książki, jakie mamy. I tu jak tu. No i osiągnęliśmy nowy poziom. Teraz zobaczmy, czy nam się zaktualizowały jakieś zadania. Tajemnicza wieża. Wypaski. A, 10 tajemniczych skurczyków. Zrobię sobie zapis, zrobię tutaj wycieczkę z kierunku Wachna dookoła. Trzeba zrobić męciateczka. Ale tym razem będę unikał tej walki. Już nie mam jeszcze takiego sprzętu. Walki, jakie bym chciał. Tutaj dozysk. Na sporny poporu. Także nasze potwierdzające.
stronę mostu i odkryjemy sobie przynajmniej miejsce. Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. Tutaj widzimy, to jest chyba sklepa. Obłok z piekła jest też odkryty. Skurwiłeś mnie! Mają tutaj też parę tych roślin. Przynajmniej odrobinę ich zbierzemy. I udamy się dalej tutaj, no to... No to... Udamy się do starca. Tutaj widzimy tę wieżę. Ej, kierunek może się udać na chwilę. I tutaj odbijamy. Chyba nie. Ale nas koniec sobie. Jezu, gdzie tutaj była ta ścieżka? Szło. Weźmy w opiekę do dziadeczka. Tutaj mamy książki. Zbierajmy wszystko, co ma. Te ogryzione kości to kości człowieka. Mózg na talerzu. Niedobrze mi. No i mam by zaczęło zadanie kanibal. A tak, to właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek. Tak, jestem ludożercą. Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz? Nie widzę kanibala. Milcz, skurwielu. Znów jestem głodny. Muszę zdecydować, co zrobić z dziadkiem. Żeby przypadkiem kogoś nie zabił, tam dalej. Chyba go wezmę zabiję. Blado wyglądasz, może coś zjesz! Zdecydowanie do was, by być grany. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego! Zabić możesz mnie zawsze! Ale bardziej użyteczny będę żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagno jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. Wujka? Akurat w to uwierzę. Wystarczy, że wyjdę i uciekniesz. Za stary już jestem na ucieczkę po kolejnej wpadce. Nie próbuję cię oszukać. Fakty są takie, że przybyłeś na bagna z ważną misją. Założę się, że jej powodzenie jest ważniejsze niż zabicie starego potwora. Przekonasz się, że znam odpowiedzi na wiele pytań. No dobrze, możesz jeszcze trochę pożyć. No dobrze, możesz jeszcze pożyć. Bardzo dobry wybór. Jako dowód dobrej woli zdradzę ci przepis
na eliksir. To się może przydać. O, nie ma na mnie. Przepis na eliksir. Mamy udajemy się dalej. Spokojnie do wysiłku. Wiesz, że niczego ludzi nie brakuje na tego dzisiaka. Wrócimy później jeszcze do Krankensteina, bo pogadać z nim odnośnie wieży. Wodni panowie są blisko! Jedynaczka. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Jednoszka. Bywaj. Kto podniesie rękę na wodnych panów? Przedostajemy ten kamień od Krankensteina. Do teleportacji. Teraz gdzie mam? Chyba jestem ślepy. Jest proszę do deportacyjne. Ale nie mam dalej pojęcia, jak to użyć, że w następnej części udamy się do wyjścia z powrotem. Ja tutaj sobie zapisik standardowo i się z wami pożegnam. Także do zobaczenia. Zapraszam również na stronę fanpage'ową, moją stronę, gdzie będziecie informowani o zmierzających się live'ach. No i o wydanych filmikach. Także trzymajcie się, cześć! I jeśli wam się jeszcze podobało, to nie zapomnijcie dać łapki w górę.